Serwus, to będzie naprawdę wszystkich bardzo gorący i bardzo serdecznie. Ja jestem Milki, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta z Palionowa. Także słuchajcie, witam was wszystkich, którzy kliknęli w ten odcinek. Dzisiaj, popatrzcie, widzicie to? Kamień mądrości, słuchajcie, dzisiaj to będzie nasz pierwszy dzień z kamieniem mądrości. Tak, słuchajcie, zobaczymy co to będzie, ale zanim zaczniemy odcinek, koniecznie stawcie koniecznie łapkę w górę, ponieważ jeżeli tutaj zostawicie łapkę w górę, to będzie dobrze. Także słuchajcie, łapka w górę, subskrypcja, komentarz, koniecznie słuchajcie na sam start. Wiecie też, że mój drugi kanał Milki Plus, na którym codziennie nagrywam Among'a, tak słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie dzisiaj. Też wrzuciłam Among'a i w ogóle, ej, ktoś mi definitywnie ukradł tutaj krzesło. Ja tutaj miałam krzesło, słuchajcie, ktoś mi je ukradł. No ale nieważne, słuchajcie, ważne jest to, że tak, mamy wschód słońca, a ja mam kamień mądrości. Już pierwszy dzień, słuchajcie, pierwszy dzień mam ten kamień. Wczoraj wróciłam, słuchajcie, do domu z Filipem. Nikogo nie ma niestety na serwerze, także niestety nie mogę nic jako tako zrobić. Ale wróciliśmy, słuchajcie, sobie w porządku, tak spokojnie do domu, wiadomo. Ej, czekajcie, chyba telefon dzwoni. Moment. Halo? Siema, Julka, no. Dobra, przekażę, dzięki, cześć. Dobra, wiecie co? Szybka informacja, słuchajcie, od Julki, że możecie kupować, słuchajcie, fajne koszulki, bluzy, kubki, gadżety i inne w ogóle, słuchajcie, na moim sklepie. Pierwszy link w opisie, Milki Shop. Także koniecznie wbijajcie, jeżeli chcecie mieć, słuchajcie, jakąś fajną koszulkę i tak dalej, są święta w końcu i tak, wiecie o co chodzi, to możecie sobie kupić, jeżeli oczywiście chcecie, tam możliwe, że jest jakaś promocja, ponieważ był Black Friday wczoraj, także, no wiecie, możecie tam sobie wpaść. No ale, słuchajcie, w każdym razie, mamy kamień mądrości i tak, wczoraj wróciłam, słuchajcie, sobie... Wczoraj, słuchajcie, wróciłam sobie do domku, prawda? Czekajcie, tylko zmienimy, moi drodzy, tutaj tak jak to powinno być. Nie wiem, muszę to jakoś, słuchajcie, tutaj jakąś ochronę dać, ale nieważne. Wróciłam wczoraj do domu, słuchajcie, z tościkiem. No i ogólnie położyłam się, słuchajcie, i zaraz wam pokażę dokładnie, słuchajcie, jak to wyglądało. Przychodzę sobie, co nie? Idę do tego tutaj, o tak, o. No i tak sobie daję, o tak, słuchajcie, w ten sposób. No i tutaj się kładę, co nie? Z tym kamieniem tutaj. No i jak wstałam, szczerze powiedziawszy, czuję się inaczej. Coś czuję, taki jakiś dziwny przepływ, nie wiem, przepływ energii, słuchajcie, no można tak to nazwać, więc dzisiaj ogólnie, no to jest takie zwykłe, słuchajcie, jakieś pomarańczowe coś, co się tak świeci, no ale jakby naprawdę, no coś jest, słuchajcie, z tym kamieniem takim, takiego, że no jest mocno, słuchajcie, jest mocno. Mam nadzieję, że Dawid się nie obrazi, to znaczy Dave Ovelnom się nie obrazi, jeżeli pójdę do jego laboratorium, ponieważ chciałabym, słuchajcie, może jakoś zobaczyć ten kamień mądrości, czy coś się zmienia w ogóle. Byłoby całkiem, słuchajcie, w porządku, jeżeli by się faktycznie coś zmieniało. No ale, no, słuchajcie, no zobaczymy, w sensie jakby czuję się inaczej, ale nie wiem, co jest innego. Wiecie, o co chodzi? To jest takie dziwne uczucie. Nie wiem, słuchajcie, czuję, że mam ten kamień i tak dalej, jakby czuję jego moc, o! Ale nie wiem jeszcze, jakie ma funkcje, co on robi, jak go używać, bo wiecie, naciskam prawy, lewy, kurde, wszystkie przyciski naraz, jakby, no nic się nie dzieje, więc nie wiem, słuchajcie, jak to ma wyglądać, ale dobra, wejdziemy sobie tutaj, czy ja to muszę zrobić tak i muszę zrobić tak, dobra, słuchajcie. Miejsce wysoko zagrożone, wstęp tylko dla personelu i osoby upoważnionej. Okej, ja jestem osobą upoważnioną, także spoko loko, słuchajcie, jakoś przetrwamy. Co to jest? To są jakieś w ogóle, kurde, dobra, wiecie, ja tam nie schodzę, słuchajcie, to jest nieistotne na razie. Istotne jest to, żeby oczywiście tutaj poddać ten oto i kamień, słuchajcie, jakby sprawdzanie, więc zobaczcie, tutaj mamy lupę. Dobra, chyba, znaczy lupę, jak to się nazywa? Mikroskop, okej, lupę, proszę. 6 IQ, przepraszam wszystkich, którzy chodzą na biologię czy coś. Więc tak, możemy sobie teraz, słuchajcie, to oglądnąć. Przybliżenie, dobra, słuchajcie, przybliżenie, okej. I tak, widzimy tutaj jakąś dziwną manufakturę, prawda? Przepływającą tutaj energię przez ten kamień. Niestety ciężko mi stwierdzić, z czego się ten kamień składa. Naprawdę bardzo ciężka sprawa. Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia. Dobra, zabierzemy go, bo tutaj nam nic tu nie wykazało, więc kurde... Okej, dobra, tu jest jakaś w ogóle strzykawka. Nie wiem, czy tutaj jest cokolwiek jeszcze więcej. Tutaj mamy skrzynkę, o kurde, ale to jest dirt, czyli nic ciekawego. Słuchajcie, czy tutaj coś jeszcze jest? O, mam tutaj takie coś jeszcze. Wrzucaj tylko przedmioty pojedynczo. Co to jest, słuchajcie? Czy ja tam... Dobra, zobaczymy, słuchajcie... O kurde! Gdzie to zniknęło? Gdzie to zniknęło? Co? Jak to działa? Ja nie mogę, dobrze, że tamtego kamienia nie wrzuciłam, bo byłby problem. Ej, gdzie to jest? Ej, czy ja mam jakiś bug? Coś z internetem? Mam internet, kurde, ej. Okej, miałam bug, jak się wystraszyłam, dobra. Mamy tutaj ten, ale jakby jak to działa, słuchajcie? Aha, a tam coś, dobra, czekajcie, robimy test, dajemy tutaj cobblestone, ono od razu znika. Musimy to, słuchajcie, sprawdzić, co to ma być, kurde, bo ja nie wiem, czy to jest coś, słuchajcie, z tym przejściem na dole na 100%, uwaga. Ściągnij wszystkie przedmioty, dobra, wiecie co, ja jednak nie wiem, co to jest, czy ja tam, dobra, wiecie co, na 100% tam nie wejdę, na 100% nie ma szans, że coś robię tam z tym kamieniem, okej, bo nie mogę go jakby stracić, wiecie o co chodzi, jakby boję się, że on nie jest zniszczany czy coś i może cokolwiek się z nim stać, także wolę, słuchajcie, wolę nie ryzykować, dobra, słuchajcie, no tutaj nam niestety nic to nie wykazało, moglibyśmy pójść do tego lepszego laboratorium, czyli do
do Filipa, ale tam słuchajcie, jakby nie jestem mile widziana, bo nieważ mam tam ogromne lagi, tam nie da się po prostu chodzić. Także no niestety, słuchajcie, to całkowicie odpada. Także no nie wiem, słuchajcie, w ogóle... Ej, coś się zmieniło, jest tak rzecz, jakby jest coś, co się zmieniło. W sensie, zauważcie, chodzę teraz, no nie, idę. I jakby mam wrażenie, że jakby trzymając ten kamień, strasznie dużo wiem, w sensie popatrzcie, na przykład patrzę się na te deski i wiem, że mają numer 5 w Minecrafcie. Mają numer 5. Na cobblestone na przykład nie widziałam cobblestone'a, czekajcie, wejdziemy sobie na górę, czy z tej cobblestone'u nie ma cobblestone'a, ale cobblestone będzie miał numer 4. O, no i to też wiem. To będzie miało, nie wiem teraz, ale teraz wiem i myślę, że będzie miało 98. Dobra, czekajcie, zobaczymy. Uwaga. Jak to działa? Dobra, te deski będą miały, czekajcie, gdzie to jest? Okej, dobra, to jest są deski. 5 dzielone 1. Okej, uwaga. 5 dzielone 1, dobra, słuchajcie, wiecie co? Ten kamień mądrości dużo zmienia, jak widzicie. Jest faktycznie, tak, czekajcie, ja sobie go tak będę odnosić, o, ten sposób. Jest faktycznie coś w nim takiego, że kurde, czuję się jakoś tak, słuchajcie, znacznie mądrzy, jakby... Kurde, nie wiem, no ja nie wiem, jak mam to w sobie określić, ale jest totalnie inaczej, słuchajcie. Jest to pierwszy mój dzień z tym kamieniem, no i jakby, no trzeba go jakoś przetestować, słuchajcie. Trzeba zacząć go testować, ponieważ musimy jakoś, słuchajcie, go ogarnąć. W przyszłym, następnym odcinku zrobię pełen test, słuchajcie, i całą recenzję jakby tego kamienia. I zobaczymy, słuchajcie, w jaki sposób działa, ale już teraz, słuchajcie, możemy coś zacząć próbować. Czyli pójdziemy sobie gdzieś do jakiegoś miejsca, ja sobie oczywiście po tym odcinku przygotuję takie miejsce do testowania. Chyba, że teraz sobie możemy przygotować. To nie jest głupie, słuchajcie, to nie jest głupie. Dobra, czekajcie, pójdziemy tam, okej, siup, słuchajcie, do naszego domku. I teraz w tym momencie, tylko że nie mam za dużo surowców, bo wszystko mi poszło na domek, także słuchajcie, nie wiem, czy ja cokolwiek będę mogła zdziałać, ale dobra, coś popróbujemy. Dobra, mamy dużo cobblestone'a i jakichś takich innych andezytów i tak dalej, to sobie w sensie w takim razie wszystko zabierzemy. Tutaj coś jeszcze jest takiego fajnego? Chyba nie. Dobra, słuchajcie, możemy iść z tym cobblestone'em. Pójdziemy gdzieś, słuchajcie, dalej, tak, znacznie dalej, dlatego że, no nie chcę, żeby tutaj coś się zniszczyło, bo to jakaś rezydencja powstaje, ludzie, dobra, jest moc, słuchajcie, jest moc. Dobra, pójdziemy sobie gdzieś tam, na drugi koniec pustyni najlepiej, żeby, słuchajcie, nie było, że tutaj coś przypadkowo nam wybuchnie i wiecie, i będzie nasza wina. Także tutaj sobie myślę, że to jest tutaj dobry moment, słuchajcie. Tutaj to miejsce, to jest świetne miejsce do tego, aby słuchajcie, zrobić jakiś, jakąś taką, nie wiem, obserwacyjną strukturę. Także tutaj sobie tak zrobimy, słuchajcie, zobaczcie. Tutaj tak to ładnie porobimy, dobra. Pyk, pyk. Dobra, i spadliśmy, coś tak czułam, że spadniemy. Dobra, wydaje mi się, że tak dotąd wystarczy, słuchajcie, dotąd to wystarczy. I teraz musimy jeszcze w tamtym kierunku, słuchajcie, pójść, żeby tutaj zrobić taką kolejną podstawkę, że tak powiem. Dobra, i tutaj możemy już skręcić, czyli tutaj robimy na dół ładny. O, czekajcie, to na piasku się nie może trzymać, to musi, słuchajcie, być naprawdę bardzo mocne, także tutaj tak to zrobimy. Słuchajcie, zaraz sobie pięknie tutaj to wszystko tak musimy to zrobić, żeby było, słuchajcie, dobrze, to musi być idealnie zrobione tutaj pod testy, słuchajcie, jutro o godzinie 18:30 będą mocne testy. Będą bardzo mocne testy, także bądźcie gotowi, ja sobie to pewnie nie zdążę jakby wszystkiego teraz zrobić, będę musiała po odcinku, słuchajcie, to dokańczać. Ale może akurat coś zrobimy. Dobra, tutaj coś zrobimy, wejście takie ładne. Czekajcie, jak to zrobić w ten sposób. Chyba trzeba to cyk, cyk. Dobra, nie wyszło nam to tak, jak chciałam. No ale słuchajcie, nieważne. To jest nieistotne. Czekajcie, to w takim razie zniszczyłem, bo tam totalnie nie wyszło tak, jak chciałam. Tutaj sobie zrobimy po prostu w taki sposób to. I tutaj też musimy, słuchajcie, ładnie zrobić tak. O, dobra, żeby było, słuchajcie, git. I tutaj, słuchajcie, w tym miejscu musimy ładnie wszystko powypełniać. Mam nadzieję, że cobblestone, który ma numer 4, jest, słuchajcie, na tyle silny, aby utrzymać, słuchajcie, wszystko to, co się tutaj będzie działo, bo boję się, że słuchajcie, może być mocno jutro. Jutro będzie taki mega, giga, hiper duży test. Naprawdę, więc słuchajcie, no ja nie wiem, ja jestem troszeczkę przerażona, troszeczkę się boję tego, ale mam nadzieję, że słuchajcie, jakby jakoś odkryjemy to działanie, bo jest to, ja uważam, że to jest naprawdę mega ważne, słuchajcie, żeby odkryć działanie tego kamienia, bo wtedy będziemy mogli, słuchajcie, Devikowi pomóc, bo naprawdę jesteście w totalnym, no jest totalnej rozsypce, słuchajcie, dzisiaj na kanale Szybsona będziemy o godzinie 19, czyli słuchajcie, już niebawem w ogóle, bo zaraz będzie słońce chodziło, także słuchajcie, o 19 będziemy zamach robić na niego, także słuchajcie, zobaczymy, jak on nam wyjdzie, możecie, słuchajcie, zobaczyć na kanale Szybsona, on wrzuca tam o 19 chyba filmy, także o tej godzinie, słuchajcie, sobie zobaczycie film i no i zobaczymy, może akurat mu się uda, to wtedy ten kamień akurat będzie już nieużyteczny nam. No ale może, słuchajcie, jeszcze się przyda ten kamień, także no zobaczymy, słuchajcie, pożyjemy, zobaczymy, a my teraz tak, robimy, słuchajcie, tutaj coś takiego.
Tutaj takie coś. Cyk, cyk. Tutaj też tak. Pam, pam, pam. Dobra, słuchajcie, pięknie to wszystko mamy porobione. Patrzcie, okej, jest dobrze, naprawdę jest dobrze, jest bardzo ładnie. No i co, i tutaj będziemy go, słuchajcie, testować. Nie wiem jeszcze jak, możemy sobie to jeszcze zrobić, zobaczcie, coś takiego. Dobra, o tym to sobie, patrzcie, jak pięknie to będzie zrobione, słuchajcie. Nie dość, że to będzie obserwatorium, to jeszcze, kurde, takie ładnie, słuchajcie, zrobione. No po prostu prześliczne będzie, naprawdę prześliczne. Dobra, tak tutaj to kończymy. Starczy nam, dobra, już musiałam przyspieszyć, że nam nie starczy, mam jeszcze trzy. Także raz, dwa, trzy, idealnie, dobra. I jeszcze, słuchajcie, możemy zrobić sobie takie dodatkowe, o nie, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, chciałam zrobić tego. Możemy zrobić dodatkową, słuchajcie, jeszcze jakby taką ochronę, tutaj sobie zrobimy to tak, tak, tak. I tutaj, słuchajcie, jeszcze tak mówię, dodatkowa ochrona, słuchajcie, lepiej uważać, także, słuchajcie, tutaj sobie to tak ładnie, pięknie cykniemy, proszę bardzo, pyk, 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 dobra i dobra, słuchajcie, i mamy to, mamy zrobioną, słuchajcie, takie mini obserwatorium, że tak powiem. Mamy, myślę, że wszystko, słuchajcie, czego nam trzeba. I tutaj będziemy mogli, słuchajcie, w następnym odcinku dokonać takiego gigatestu, słuchajcie, gigatestu tego kamienia nieskończoności. Zobaczymy, co on robi, jakby, czy faktycznie działa, czy jakoś, no nie wiem, no słuchajcie, jeszcze nie wiem, jakie mam testy robić, słuchajcie, jakby nie mam na to jeszcze pomysłu, ale jeżeli macie, słuchajcie, jakikolwiek pomysł na to, jak przetestować ten kamień, to słuchajcie, koniecznie piszcie mi w komentarzu pomysły, bo no to jest, słuchajcie, istotne, tak, to jest istotne, ja ten kamień zabieram. No i co, słuchajcie, widzimy się już jutro o godzinie 18:30, wiecie też o mój kanał drugi Wielki Plus, gdzie, słuchajcie, jest codziennie Among Us. Codziennie, słuchajcie, dzień, już tam dwa filmy dziennie. Jeden na główny z Minecrafta, drugi na Among Us, a ja, słuchajcie, lecę już do Dave'a, znaczy do Szczypsona, ponieważ musimy stawić na niego zasadzkę, także o godzinie 19:19 u Filipa, słuchajcie, zobaczycie, co się wydarzyło. A ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie, pa, pa, widzimy się później, trzymajcie się po raz drugi, miłego dnia i hejka.